Często słyszymy, że szpinak jest dobrym źródłem żelaza. Faktycznie, z tabel informujących o zawartości składników odżywczych w żywności wynika, że szpinak zawiera dużo żelaza, ponieważ w 100 gramach tego produktu jest 2,8 mg żelaza. Dla przykładu w mięsie indyka jest tylko 0,6 mg. Jednak musimy pamiętać, że przyswajalność żelaza jest bardzo mała. Wynosi w przypadku szpinaku tylko 2%, a dla przykładu z mięsa indyka 25%. Czyli jeżeli zjemy 100 gramów szpinaku, zostanie przyswojone zaledwie 6 mg. W przypadku mięsa z indyka jest to 15 mg, pomimo że w mięsie indyka jest ponad 4 razy mniej żelaza niż w szpinaku. Dlaczego jest taka duża różnica w przyswajalności w różnych produktach spożywczych? Otóż dlatego, że w żywności znajduje się żelazo w dwóch formach. W formie chemowej i niechemowej. Żelazo chemowe jest znacznie lepiej przyswajalne w porównaniu z żelazem niechemowym, ale występuje tylko w produktach zwierzęcych, czyli w takich jak drób, mięso, ryby czy jaja. W produktach roślinnych występuje tylko żelazo niechemowe, dużo gorzej przyswajalne. Ponadto żelazo zawarte w szpinaku tworzy z kwasem szczawiowym tak zwane szczawiany. Są to związki, które są trudno rozpuszczalne w wodzie i przez to trudno dostępne do naszego organizmu. Dodatkowo przyswajalność żelaza może znacznie spaść, jeżeli będziemy pić do posiłku zawierającego szpinak herbatę. Tanniny zawarte w herbacie znacznie zmniejszają przyswajalność żelaza. Powinny o tym pamiętać głównie osoby, które są na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej, ponieważ są to grupy osób bardziej narażone na niedobór żelaza. Zatem herbatę możemy pić między posiłkami, natomiast do posiłku zalecamy picie wody, koktajli warzywnych, owocowych, owocowo-warzywnych lub herbat owocowych. Ale mam dla Państwa również dobre wiadomości. A mianowicie, jeśli będziemy umiejętnie dobierać produkty wchodzące w skład posiłku, możemy poprawić przyswajalność żelaza zawartego w szpinaku. Najlepszym sojusznikiem żelaza jest witamina C. Dlatego dodatek do posiłku zawierającego szpinak, owoców czy warzyw bogatych w witaminę C, takich jak maliny, pomarańcze, owoce cytrusowe, papryka czy pomidor, spowoduje, że większa ilość żelaza zawartego w szpinaku zostanie przyswojona przez nasz organizm. Podobne właściwości ma fruktoza zawarta w owocach i sokach owocowych. Również dodatek mięsa, ryb czy drobiu, nawet w niewielkiej ilości, również spowoduje lepsze wykorzystanie żelaza ze szpinaku. Dlatego planując posiłki, powinniśmy szczególnie dbać o staranny dobór produktów w celu zwiększenia przyswajalności żelaza.